nikt nawet nie obejrzy się. Oh, this you crazy mother. Cześć, ja jestem Anka. Wy oglądacie mój kanał Wanka. A ja jestem Sarek. Dzisiaj po raz drugi będzie Song Challenge. Ale to tylko w zasadzie dla was, bo wy chcieliście. Tak, bo ostatni challenge, w którym naśladowałam polskich wokalistów, ma już ponad 400 tysięcy wyświetleń. Miało być 10 tysięcy łapek w górę, żebyśmy zaczęli nagrywać dokładnie taki sam challenge. Ale jest już ponad 30, także szybko muszę się zabierać. Także sami mówicie za siebie. Tak jest, do nagrywania drugiej części. Oczywiście też dziękuję wam za subskrypcję, bo dobijałam do tych 100 tysięcy, a już jest ponad, także się cieszę. Ponad 120 tysięcy. Tak jest, także subujcie ten kanał. Crazy w tydzień 20 tysięcy. Dziękuję wam za to. A dzisiaj co? Lecimy z tym Song Challenge'em. Powiemy wam, o co chodzi w tym challenge'u. Jakieś 2 tygodnie temu wymyśliłem Ani challenge, że musi śpiewać dokładnie w ten sam sposób, jak robią to gwiazdy i ich głosem, bo wydaje mi się, że Ani ma do tego talent, ponieważ niejednokrotnie słyszałem, jak Ania śpiewa pod prysznicem i po prostu myślałem, że włączyła sobie piosenkę z neta, a to Ania śpiewała. Także... Tak jest, ale musicie też pamiętać, że nie jestem żadną profesjonalistką, nie śpiewam dobrze technicznie, traktuję po prostu to jako zabawę, także co? Także Ania się postara zaśpiewać tak jak ostatnio. A, i było bardzo dużo komentarzy, że ja się za bardzo tym jaram. Kochani, no jak mam się cholera nie jarać, kiedy to słyszę, no. Przepraszam, jeśli dzisiaj za bardzo będę się podniecał tym, jak Ania śpiewa, ale ja w jej głosie jestem po prostu zakochany. Także, no przykro mi. O, buziaczek pierwszy raz na wizji. Przygotowaliśmy 5 piosenek bodajże. A, i co ważne, najbardziej wam się spodobała chyba w komentarzach piosenka Agnieszki Ani w wykonaniu Agnieszki Chylińskiej w wykonaniu Ani. Dlatego dzisiaj na koniec też zaśpiewam wam, jako że wybrałam po prostu ta piosenka. Dobra, a teraz już zaczynamy. Pierwsza... Na końcu najlepsze takie rzeczy. Tak jest. Oczywiście, jak zawsze, na końcu napiszecie, które wykonanie najbardziej przypominało oryginał. I liczę na łapki górę! No i słuchajcie, oczywiście znowu robimy tę zabawę, że jeśli będzie teraz 20 tysięcy łapek w górę, bo podwyższamy poprzeczkę, to nagrywam kolejny odcinek z tej serii. Także... Juhu! Teraz łapkujcie i bez przedmiotów. Pierwsza piosenka to jest Margaret. Thank you very much. No i świetnie. W takim razie nie przedłużajmy, mikrofon czeka. Thank you much. Thank you very much, thank you very much. I wanna say I'm sorry, but I'm really not. Guess I've had enough, I'm feeling dangerous. I wanna say I care, but I'm gonna say da 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 na 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 na. Dobra, nie wiem, czy to było podobne. Nie znam dokładnie tej oryginalnej piosenki, ale znam głos Margaret i wydaje mi się, że to był ten sam głos. No nie. I co pisaliście w komentarzach, pomimo tego, że nie było Ewy Farny, bo tutaj patrzę już kolejną piosenkę. Pisaliście w komentarzach, że mam podobny do niej głos, także spróbujemy, zobaczymy i ocenicie to sami. Dawaj, tak? Jakoś dłużej pośpiewaj nam. Dobra. To śpiewam cicho, Ewy Farny. Nie, no cicho jak... Oh, yes. Czarek! To jest hit. Jezus. Dobra. O Boże, już się chcę płakać. Śpiewam piosenkę cicho. Dobra. Czekaj, teraz nie mogę jej opanować. W tym czasie wam powiem, naprawdę nasz TikTok się kozacko rozwija. Wejdźcie, Fanka i Czarek. Dobra, zaczynamy. Cicho jakby cały świat zgasił światło, poszedł spać. Mamy kłopot ty i ja, jak słów odkryć smak. Między nami nuda, strach. Twego głosu wciąż mi brak. Do serca podchodzi mi lód,
Nie tędy droga, na pewno to wiem. Ta cisza zabiera ci mnie. Powiem tak, zazdroszczę sąsiadom, naprawdę. Tak. Serio, zazdroszczę sąsiadom, to było piękne. Szczęście, że nas jeszcze stąd nie wygonili. Dobra, no to teraz kolejna Kozak. Piosenka. Zaśpiewam ją cicho. Teraz to my nagrywamy o 17, ale jak czasami nagrywamy o 3 w nocy, jak Ania śpiewa, no, to wtedy można im mają współczuć. Mają ze mną bez o. Dobra, no to Sarsa. Sarsa też ma taki... taki trochę mi się wydaje, że... Jezu, przecież to brzmiało jak Sarsa właśnie. Taki, że podobny trochę, więc to jak też jak ty naśladujesz te głosy? Ja na przykład no po prostu nie umiem żadnego. Oni śpiewają w podobnej tonacji do mnie i tak staram się, wiesz, żeby to jak najbardziej podobnie brzmiało. To będzie Volta. Byliśmy na tym filmie. Fajny film. Dobra, to zaczynam. Do góry dnem wszystko zmieniło sens. Korony dwie, jedna głowa chce mieć. To Volta zamieni zasady gry. Zatracam się w tej iluzji. Idę w umiarkowanym tempie, nic nie ma dalej. Kończy się wyobraźnia, szukaj mnie, szukaj. Za krótka w moich żyłach, nostalgia się nazywa. Po drugiej stronie lustra, szukaj, ty mnie szukaj, szukaj. Sekundy gonią czas, ostatni raz. Unoszę się, a tracę znowu grawitację. Nie wiem, czy to tak nad ziemią ja. Czy taki rytm? Unoszę się, grawitację. Dobra. Chyba to powoli rozgryza, Ania, bo... Jakby te wszystkie gwiazdy, które śpiewasz, mają właśnie to coś w tym głosie. Taki wyróżniają się. No i ja mam wrażenie, że twój głos też się wyróżnia w ten sposób. Znaczy nie wiem, czy w ten sam sposób, ale w jakiś sposób on... Nie jest on taki po prostu zwyczajny jak wielu osób. Przez co myślę, możesz właśnie ich tak ładnie naśladować. Może. To jakoś moja teoria. Ale nie wiem, czy to jest ładnie. Napiszcie mi komentarz. Teraz niespodzianka, jak to na fanki przystało, bo zaśpiewam zagranicznej wokalistki. Będzie teraz Shakira! A myślałem, Shakira, że Rihanna, przecież ty tak kochasz Rihanna. Obiecaj, że następnym razem Rihanna zaśpiewasz. Nie. Ty never. Tak cudownie śpiewasz Rihannę, kochanie. Jak never. You're gonna chasing your brothers. Dobra. Ty to no, super, też wiecie, co? To super. Będzie łaka, Jezu. Łaka. Ej, to... Znacie ten taniec? Nie. You're on the front line, everyone's watching. You're not in serious, you're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you've got it all, believe it. When you forget up, oh, and you forget up, Samina mina zangalewa, cause this is Africa. Samina mina, waka waka, Samina mina zangalewa, this time for Africa. Ej, no to szczerze, teraz w ogóle zmieniłaś całkowicie tonację, mam wrażenie. Nie wiem, czy to się nazywa tonacja. Nie jestem profesjonalistą. No ale to było naśladowanie właśnie. Django, naprawdę, no współczuję ogóle... Czarkowi, on to ma ze mną dom wariatów, wiecie? Naprawdę, no. Jak ja mu zacznę śpiewać. A myślałem, że to moja przyszła dziewczyna będzie miała ze mną dom wariatów, ale trafiłem na większą wariatkę. Jezu, jesteś szalona. Dobra, nie myślę, że jesteś psycholami. Ile już zaśpiewałaś piosenek? 4? Czy mi się wydaje, że ty tak poszło szybko i 4 piosenki już zaśpiewałaś? W ogóle nie robimy cięć i ten materiał praktycznie nie będzie miał cięć. Nice, super. Świetnie. W ogóle to jest takie niedocenione. Czasami nagramy odcinek niespodziankę, gdzie ma kurczę o wiele, wiele mniej wyświetleń, a poświęcamy na to czasami kilka dni, żeby to zorganizować wszystko, żeby pojechać. Inwestujemy w to więcej pieniędzy. A jak nagramy taki odcinek, nad którym spędzamy 30 minut, potrafi mieć właśnie 500 000 wyświetleń. Ale myślę, że i niespodzianki są super warte tego. W niespodziankach tak naprawdę nie chodzi o... I tu się świetnie bawię i tu, także nie ma to chyba...
większego znaczenia w tym momencie. No. Przede wszystkim, że dajesz szczęście w tych niespodziankach i to jest genialne i wynagradza. A tutaj mogę się ja poszczać i poświrować. A jeśli się podoba, to dajcie subskrypcję. Pamiętajcie, dobijamy do 200 tysięcy, Aniu, już niedługo. Już za kilka tygodni. Nie, no oczywiście to są żarty. Pokornie do celu, ale... Tak jest, powolutku. No dobra, no to tak w tamtym tygodniu tak bardzo wam się podobała ta Agnieszka Chylińska, także jak już na początku powiedzieliśmy... Co ty przygotowałaś teraz Chylińskiej? O, taki bardzo klasyczny. Kiedy powiem sobie dość. No to następnym razem musi być winna. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil. No i tak. Za nie mówię. Nie, w ogóle. Nie, ja to jest takie dziwne. Ja patrzę na ciebie, no i słyszę Chylińską. No to naprawdę jesteś tym genialny. Nie, no, nie, no. To, tutaj no, potrafi się... Nie, no, ale ona to ma taki fajną chrypę. Ja to tak nie potrafię, wiadomo. Nie wypiłaś tyle wódki w życiu. To nie wiem. Nie, no nie oceniamy oczywiście Agnieszki. Właśnie, bo to tak głupio zabrzmiało. No nie wiem, muszę ochłonąć, bo... To był właśnie ten moment, w którym... Które wy możecie nie lubić ze względu na moje reakcje, ponieważ ja nie potrafiłem się jakby nie jarać w tym momencie. No czyli piszecie teraz w komentarzu, które wykonanie wam najbardziej przypominało oryginał. Także o subskrypcji już mówiliśmy, mam nadzieję, że to zrobiliście. Teraz powiemy o Instagramach. Czarek Podłoga czaruje. Fanka Podłoga. Dodajemy praktycznie codziennie zdjęcia i niesamowite relacje, jak Ania śpiewa. Także gdzieś tam jeśli chcecie z nami spędzać więcej czasu, to bądźcie tam z nami. Jest, powiedziałaś dziwnie po prostu. Zresztą fajnie, okej. No. No i w ogóle na moim kanale będzie odcinek. Jutro. Jestem widzimy powiarany. Się w następny czwartek o godzinie 15:00. Buziaczki, pa!